Czasy są takie, że człowieka może zamurować. Generalnie akcja jest prosta. Siedź w domu. Mamy dla ciebie kilka postumentów. To znaczy postulatów, wskazówek właściwie. Myj ręce długo i dokładnie. Nie dotykaj twarzy. Jeśli ja wąsa nie podkręcam, to i ty dasz radę. Możesz skoczyć do sklepu lub apteki, ale jeśli nie musisz, zostań w domu. Zachowaj bezpieczną odległość podczas zakupów czy jazdy trolejbusem. Izoluj się. Pamiętaj o seniorach. Zrób im zakupy, zadzwoń, porozmawiaj. Jeśli możesz, pracuj zdalnie. Większość informacji przekażesz przez internet czy telefon, a na przekazywaniu informacji to się kolega zna. Korzystaj tylko ze sprawdzonych źródeł informacji. Nie siej paniki w internecie. Ten pan poleca takie strony i ja mu wierzę. Zwierzęta domowe nie przenoszą wirusa. Wiernie dotrzymają ci towarzystwa. Na mur beton. No i nie marnuj czasu w domu. Planuj dzień, zdobywaj wiedzę, czytaj, oglądaj. Wszystko jasne? To my tu sobie postoimy, a ty siedź w domu.